Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, ale to tak jakby powiedzieć, że jesteś w Kickstarencie, jesteś w Toruniu. W Falentach Nowych jesteśmy moi drodzy. Odwiedzimy innego znanego youtubera, który najpierw pracował w telewizji, później zaczął na YouTubie karierę robić. I nie jest to Patryk Michiciuk. Nie! Przed państwem Stradale Robert! Cześć! Robercik! Siema! Siemanko! Robert już u nas kiedyś był, ale tam odcinka w sumie, ty u ciebie było, coś tam było. Tak. Więc się zrewanżujemy dzisiaj, pokażemy co ma Robert u siebie, bo ma bardzo dużo fajnych samochodów. Bo jeden w ogóle samochód dzisiaj żeśmy przyjechali, jak już tak zajrzałem, to widziałem, że masz tam parę takich perełek, które by się nawet do odcinka przydały. Tak? No tak wiesz, pokażemy, zobaczymy, powiesz mi co nas sprzedasz, co nie nas sprzedasz. Także zobaczcie co was dzisiaj czeka i idziemy pooglądać samochody Stradale. Ja do ciebie przychodzę i mówię, Robert, mi to się zawsze marzyło mieć Nissana Skyline'a, na przykład tak. GTR-a. Szukamy tego w Japonii, sprawdzamy tam na żywo, wysyłamy ci filmiki, jeśli dogadamy cenę, kupujemy. I robimy taki import pod klucz, że dostajesz to auto, wiesz, do siebie do garażu, opłacone, przygotowane, może być po serwisie, detailingu, to sobie zażyczysz. A później jeszcze możemy ci pomóc sprzedać to auto z zyskiem. Okej, czyli tam sobie na przykład nim tam pół roku pojeżdżę, czy tam rok, Pospełniam te swoje marzenia, nagram odcinki, a później mówię, Robert, a już w sumie to ja bym go nie chciał, bo... Okay. I ty to sprzedajesz wtedy. Właśnie wąski naprawia klakson w garbusie, także sobie dzisiaj praca w re obrana. I... Czy kupujemy samochód za 50 tysięcy czy za milion złotych? Podobną wykonujemy, czyli szukamy, sprawdzamy na żywo i tak dalej, więc taka usługa importowa typowo u nas kosztuje 5,5 tysiąca złotych netto. No i w ramach tego właśnie wyszukujemy i zajmujemy się procesem importu. Później oczywiście jest szereg dodatkowych usług, z których można skorzystać. Jak masz tam detailingi, tak? Jakieś mechanikingi? Serwis, wszystko możemy wszystko zrobić. Macie. Możemy, tak. Przychodzą do nas ludzie, którzy mają jakiś kapitał, lubią samochody, ale nie do końca czują jeszcze to wszystko. Więc pomagamy budować całe kolekcje samochodów. Ile taka M3 kosztuje? Wartość takiego egzemplarza jak ten to jest około ćwierć bańki obecnie. 250. Czemu to jest takie drogie? No bo jest ładne. 250 koła? No. Jezu, za E46? To moje też niedługo do driftu będzie tyle warte. To jest też klienta twoje? Jak to jest? No, to jest z takiej naszej prywatnej kolekcji. A tu, a w takiej E90 co jest takiego szczególnego? Aha, bo to jest M3 i co? I to ma V8. To jest taki granacik. To jest Jerez Schwarz, no on w taki granat wpada. Ten samochód od nowości jest tak zachowany, bo ma tylko dwie dychy przebiegu. Okej, M3 w sedanie, co? Rzadki bardzo temat. Mamy taką ofertę dla mocno wymagającego klienta. Tu też M3, ale już F-ka, karbonowy dach. A tu co jest? S-klasa. To jest sztos, te. Ja nie wiem, czy mam odpowiednio czyste ciuchy w ogóle, żeby tu siedzieć. Pamięć fotela na trzy miejsca z tyłu. Kładasz sobie kanapę, bo to jest przedłużona S-a. To i taką S-ę z Japonii żeście ściągali? I to jest też dla klienta? To jest tak po prostu inwestycja? Tak. Co czyścicie? Powiem ci tak, tydzień temu to było kombi. To tu jest ten klakson z tyłu? Tak. Jak ja już widzę Porsche takie bez plastików i co coś się tu dzieje, to już widzę, że to jest wszystko inaczej już. O, to jest twoje? Ale prywatne? Procedura wsiadania. Nie łapiemy tu za nic, bo się wszystko urwie, bo to jest angielski sprzęt. Najpierw nogi, tu się możesz łapać. No tak właśnie chce się... O, bardzo dobrze. No i próbujesz się tam wsunąć, jak do boli. To ma trzy? Tak, tam jest pedal box normalnie, nie? Tylko nie masz co zrobić z lewą nogą, nie? Jak puścisz sprzęt. No. I to już czuję, że już mnie boli piszczel. Tak.
Nie, mieszczę się. Jeszcze jesteś wyższy ode mnie, a pedal boksu jest odsunięty na maksa. Uja, ale to już wiem, że się będzie zajebiście jeździć. Bo to co jest V2? Chłodzona powietrzem? Tak, dwulitrowa, SNS, czyli ta firma, co dla Harley'a robi. Ale można tym jeździć jako... L7E kategoria, czyli jak masz prawo jazdy B, to możesz jeździć. Aha, czyli to jest w ogóle motocykl jakby. Tak. To jest jedna z niewielu sztuk, która jest z polskiego salonu. Tu bagażnik jest? Nie. Aha. Zbiornik na olej, akumulator. Taki zbiornik na olej potężny? To jest, to jest na ten? Na GoPro? Od GoProsa, nie? I to jest fabryczne, nie? Takie potężne koło, nie? Aha, i pasem napędzany? Ja czasami jeżdżę sobie z domu, wiesz. A to co to jest? To też Morgan? Gość, który buduje duże hot rody, zrobił takiego małego. I my to już kupiliśmy w Polsce. Ty się mieścisz do tego? Od 14-latki. Nie, ja siedzę tutaj. Ale mój syn tym zasuwa. Black Series. Mega rzadki temat i ma tylko 15 tysięcy przebiegów. To jest fabryczna nówka. Jak otwierasz drzwi, to ta szybka się odchyla. Prawdziwe 6.3. Ten. Aha, bo to jest wolnossak. Ile on ma kuniów? Grubo powyżej 500. Ja pierdzie. No i jest podpisik. Takie to jest wszystko piękne, ładne. No myślę, że wielu na świecie takich nie ma, nie? Z tego co tak obserwuję rynek. A te paskudztwa? To po co ci to? Szóstki to są chyba najbrzydsze BMW na świecie, wiesz? No fajnie się starzają. Polski salon, 6 dych przebiegu. Taki został rodzynek. Strasznie mi się nie podobają te szóstki. A tu co? M3-eczka E30. W takim stanie, jak znajdziesz M3, to już jest tak 8 dych, 100 euro, coś takiego. Tylko wiesz, trzeba znaleźć kogoś, kto jeszcze chce sprzedać, nie? Bo na przykład tanie do sprzedania to jest też auto klienta. Pożyczył nam do nagrań, bo chcemy, wiesz, każdą generację M3 teraz pokazać. Ale widzę, że masz jeszcze jedną BMW. Powiem wam w tajemnicy, że jak byłem tutaj parę dni temu, to się tym przejechałem. Że jedziesz autem i szyba ci robi tak. I mówisz, to jednak nie auto? Ale dobre, ty. Patrz, co jest najlepsze. Patrz, przez szybę. I lepiej tak? Ale ty, dobra, klipnij. Zobaczyłem, że to C1 ma wspaniały pomarańczowy kolor, jak nasza ulubiona, wspaniała, jedyna w swoim rodzaju porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl. Sprawdźmy ubezpieczenie dla C1, o ile będzie. C1 oczywiście można ubezpieczyć na najlepszej i najwspanialszej porównywarce ubezpieczeń, czyli Mubi.pl, ponieważ można tam również ubezpieczać motocykle. Jak za taki oto skuter z szybą, który ma wycieraczkę i wszystko, 111 zł. Pamiętajcie, że jak kupicie ubezpieczenie na samochód, na coś co ma 4 koła, jest zdecydowanie bezpieczniejsze od takiego skutera nawet z przednią szybą, to za kupione ubezpieczenie dostajecie 150 zł na swoje konto i jedna osoba może dwa razy w ciągu roku z takiej promocji skorzystać na dwa różne samochody. I jak już skorzysta z tych dwóch promocji, to może wysłać linka, którego dostaje na swojego maila do swoich znajomych. Jak ci znajomi kupią, to za każdego takiego znajomego, co kupi polisę, dostajecie 50 zł na swoje własne konto i tak do 2000 zł możecie uzbierać, więc za te 2000 zł to sobie możecie 20 prawie, że takich C1-ek ubezpieczyć. Także warto, link macie w opisie tego filmu, a my idziemy na halę. I co, i to jest też na handel? Czy to jest dla ciebie, czy to jest... Prywatna kolekcja pana Roberta, nigdy jej nie sprzedam. Pan Roberto? Petarda sprzęt, ja lubię takie dziwne wynalazki. Niektórzy mówią, że to jest multipla na dwóch kołach i coś w tym jest, a ja multiple bardzo lubię, bo też mam dwie. Przejdźmy do czegoś, czym się będę mógł przejechać. A, bo on już ma inaczej trochę. Cały pakiet karbonów od Maxtona jest. A mocowo? Ile to? To jest Competition? Competition, tak. 510? Tu tylko Competition. 510 koni w serii. Okay. Mówią, że one dmuchają trochę więcej. Mhm. Tu jest jeszcze układ wydechowy BMG. Słyszałem same dobre opinie o tym samochodzie. Jest zajebisty. W ogóle to jest ładny samochód. Bo wiesz, masz tył z X5. Że niby mówisz o SUV, ale nie SUV, kombi, ale nie kombi takie jak, wiesz, Opel Astra F. Tak. Fitting lepszy, troszeczkę go posadziliśmy na lekkiej glebie. Mhm. Wszystko pasuje naprawdę idealnie. Ale sztos ten samochód. Ile to jest warte, pół bani? Ponad pół bani projekt wyszedł.
bo trochę tych dodatków, nie same koła 30 tysięcy, nie? Z czego one są? Co one kurwa kawę robią jeszcze? Spute monobloki, bardzo twarde, bardzo lepkie. Jeszcze taki kolorek je zrobiliśmy. I to jest tu 120, a z tyłu też jest 20? Tak, bo seryjnie masz 19 przód, 20 no. tył w tych nowych. No. Zrobiliśmy 20 z przodu, bo lepiej to wygląda. Tak by to tego mięsa jest za dużo, nie? Na tej przedniej osi. Karbony, komplet karbonów też ze dwie dychy. Też mam coś dla ciebie. Inny zielony samochód. Okej. Okay. To jesteś hejter, nie? Pierwszy nadworny. Hejter, no nie przepadam za marką Audi po prostu. Ale to powiem ci, ja na przykład nie przepadam za S46, a jeżdżę S46 w drifcie i będę jeździł S46 w drifcie, więc może ty się też przekonasz, a powiem ci, że wszystko, na co narzekałem zawsze w RS3, to tu już tego nie ma. Bardzo chętnie spróbuję, nigdy bo naprawdę... nawet nie siedziałem w nowej RS3, dużo dobrego słyszałem, oglądałem też twój test. I aż nie wierzę w to, czyli że... to byłeś ty. Że, więc liczę na to, że może mi się też spodobają właściwości jezdne, bo ja zawsze się trochę nabijałem z tych Audi, że one mają silnik nie w tym miejscu, że ten napęd, tak. że płużą przodem i tak dalej, dlatego wolę BMW na przykład. Ogólnie ona na co dzień jeździ super, w sensie jest taka idealnie jest dobrany balans, uważam, wygody do trzymania się drogi. Mhm. Zajebiście skręca i jeszcze w drift mode jeździsz naprawdę bokiem i aha. z gazu wstaje, normalnie kręci bączki. Wiadomo, że tak bardziej czterobutnie, no. tak jak wiem, Impreza albo Focus RS, ale wiesz, ma moc, ma tego powera, żeby z gazu po prostu wstać i pojechać. To jest 4 koni, tak jak w poprzedniku. Tak, dokładnie. No, ale 5 cylindrów to też brzmi chyba, co? W ogóle silnik jest wszystko bardzo podobne jak w poprzedniku, tylko jest zupełnie inaczej, mam wrażenie, zrobiony zawias. Mhm. Powiem ci, że to, co jest w poprzedniku, a to, co jest tu, to są dwa różne inne... No dwa w ogóle... Chętnie. Tylko pamiętaj, że to nie jest właśnie najbardziej dokoksowana wersja. To jest dobra, taka wersja... Masz to w wynajmie, tak? Można tak. to u ciebie normalnie tak. wypożyczyć. No tak. To ja się nie dziwię, że to nie musi być na maksa wyposażona. Na taką nas było stać i taką mamy. Tak. Na kickstarent.pl se wchodzisz, możesz nawet nie dzwonić, tylko se od razu zaznaczasz, że chcesz to. Mhm. Zaznaczasz, na jaki chcesz mieć czas i przelewasz od razu hajs i masz wtedy. Upierdalaj tam se po swojemu. Co tu masz jeszcze? G-klasa, to jest twoja prywatna, nie? Ta jest do sprzedania? A to jest ta, co kiedyś byłeś u mnie? 500 koni. Nie, tamta była G63. A ona taka fiolecik jest taki, kurczę. Nie, wiesz co, to jest ten Obsidian Schwarz. Obsidian Schwarz, ty kurwa znasz te wszystkie niemieckie słowa. Für Deutschland. Scorpio, to jest w ogóle zajebisty sprzęt. Ale zajebisty sprzęt. Zapach. I to na tył pędzony, nie? O, Gija, zobacz jakie wersje. Masz welur, masz klimę. Patrz, a siłownik aż kurwa wyrywa ręce, człowieku. 8-6 rocznik, mój rocznik. Zobacz. Zobacz co tu masz. Zobacz co było. Pa. Widziałeś? Czaisz? Zobacz jak to działa. Oryginalne francuskie tablice, bo auto z Nicei, z południowej Francji pochodzi. Płyn do tych, do kierunkowskazów tu się wlewa. Old school. Old school. Ale zajebisty. To jest naprawdę fajne. Dobra, nic już mi się tu nie podoba, ale widzę jedną miłość moją. To jest kurwa sprzęt. Proszę bardzo, ale widać, że bogate firmy inwestują. Diesel? No i na kołach, no 1.9 TDI. Kugrzanie świec, uwaga. Muzyka dla uszu. A ten jakie ma radio tutaj, człowieku, dotykowy panel. To jest moje prawdziwe daily, ja naprawdę tym jeżdżę na co dzień. 4x4 na torsenie tu jest, proszę pana. Co ty gadasz? I to jest co, na pompowtrysku, 130 koni? Tak, w serii tyle miał. Jest trochę dłubnięty, ale na seryjnych gratach wszystko. Tam ma 160 teraz niecałe koni. Ja, ale to musi wyrywać teraz, co? Ile? 341 tysięcy? Tak. Niby. No, wiesz co, ja go mam już z 10 lat. No i tak by tyle miał? Pewnie ze 400 w pamięci. Ciekawostka jest taka, że kupiłem, póki jeszcze są dostępne w ASO, oryginalne przednie błotniki, lewe i prawe, żeby sobie je, wiesz, pomalować. My mamy na przykład Focusa za 300 zł na służbówkę, wy macie Passata. Zajemnie. Co jest w tych samochodach, nie? Że kurczę... Wsiadasz, jedziesz, mało pali, przewozisz w bagażniku koła. Dziura, nie dziura, nie tam... No i ten napęd robi robotę. Słuchaj, my w Szwecji w lutym na Kolcu lataliśmy po zamarzniętym jeziorze tym autem i GR Yarisem. I w czym było więcej fanów? No oczywiście, że w tym. To na 100%. A w Yarisie się może coś zepsuje, a coś? I on do tej północnej Szwecji dojechał na kołach. Nie to, że go zawieźliśmy lawetą, nie? No nie, to jest człowieku, on tą lawetę ciągnął. Masz na górze żuka? Mam żuka na górze, no. A co, oba, co kogo tu oglądacie? Kolego oglądam.
Dokładnie. Że to jest bardzo ciekawy materiał? A co to jest? Jeszcze o drifcie. Nie obejrzałem. Nie oglądałem się szczerze, o drifcie i to jest właśnie wytłumaczenie zasad tego, o co chodzi. Może się w to wkręcę. O, pompki robisz. Bo ja nie przepadam za driftem, a ty jesteś wschodzącą gwiazdą driftu teraz na polskiej scenie. W ogóle gratuluję wyniku. Dziękuję, dziękuję. No w 7 mamy finał Drift Open. Zobaczymy. A co macie tutaj za te? A do driftu macie? To ci zrobię ustawienie drifterskie. Dobra. Mordo, zaraz ci tu ustawię wszystko. No łapę, wszystko macie, kurczę. Era jest założona, bo mamy też derpa chyba do rajdów, bo jeszcze do wyścigów mamy taką kierę. 5 minutes later. Zaraz zagadam. O! To nie jest dobrze jak Conrado Moreno. A jak zrobił? Kurwa, przepraszam, jesteście w sali? Także moi drodzy, oprowadziłem was po pięknej hali Stradale Roberta, ale no nie tylko Robert przecież tutaj pracuje. W zasadzie on to właśnie tu nie pracuje, wszyscy pracują, tylko nie on. Ale tak to już jest z tymi youtuberami, influencerami, że oni to nic nie robią, tylko wszystko robią za nich. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że obejrzeliście i dotrwaliście do tego miejsca. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapę w górę. Wbijajcie oczywiście do Roberta, do niego na kanał. I cóż, nie pozostaje mi powiedzieć nic innego jak trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam ja, czyli Kickster. Cześć!